Sytuacja na serwerze wygląda coraz gorzej. Armia Władimira powiększa się w bardzo szybkim tempie. Wszyscy, którzy zostali zabici na powierzchni, zostali uwięzieni w piekle. Stworzyliśmy obóz, do którego sprowadzamy wszystkich naszych przyjaciół uwięzionych przez podstępnego dyktatora. W dzisiejszym odcinku Narw postanawia odnaleźć kolejne osoby. To zrobi to sam, czy może wyruszy z kimś innym? Przekonajcie się sami. Okej, dobra, tutaj jest przy gwiazdy, to Sifie prosimy o Quicksanda, bo musi otoczyć swoje drzewo, mam nadzieję, że... Generalnie jestem teraz tutaj sam, ale z tego co mi się wydaje, oni szli szukać nowych osób właśnie, szli szukać jakichś nowych przedmiotów, żeby po prostu, wiecie, no, było nas tutaj więcej, ponieważ do tego obozu właśnie sprowadzamy jak najwięcej osób, które niestety zginęły na powierzchni i właśnie są uwięzieni w Netherze, dlatego właśnie i tutaj kochani szukamy. Z tego co mi się wydaje, właśnie oni poszli ich szukać, nie wiem, może kogoś z nich znajdę, Jezu, coś mi to jeszcze goni, w każdym razie kochani, ja idę szukać właśnie ich, szukać idę jakichś, kurczę, nowych bloków, nowych przedmiotów. Zobaczymy jak to wyjdzie, także życzę mi powodzenia. Jak to nie wiesz, no? Mówiłeś, że przeczucie miałem. No, twoje przeczucie, no i przecież to twoje przeczucie. Już zgubiliśmy, nie wrócimy do obozu. Boże. O, nasz, co tam robi? Jezu, cicho, 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 cicho. Klękaj, cicho, klękaj. Cicho. Klękaj. Tam jest bardzo masakra. Nie, ale nie masz się położyć, tylko klękać. Trzeba ją, trzeba ją odbić. Jezu, nie rozumiesz, do czego no właśnie, jest klękanie. Ale jak? No właśnie, ale jak można robić takie głupoty, że nikt nie rozumie, jak, do czego tak naprawdę jest klękanie. To się w głowie nie mieści. Jak ja ucieknę z piekła moim różowym samochodzikiem, skoro nie umiesz klękać? Spróbować. A może po... Czekam, aż on pójdzie jakoś, nie. Odczekajmy. Mam takie dziwne wrażenie i poczucie, że ktoś tutaj gada. Halo! O nie! O nie, nie, nie! Wobla! O nie, Jezu, Jezu, macie! Ej! O fuck, co widzieliście tam? Ej, on spadł! Boże! Chodźmy, chodźmy do Patty. Co się dzieje? Co on ci zrobił? Z nim coś chyba jest nie tak, wiesz? No, a to kto to? A ty jesteś fajny, niebieściutki taki! Jezu, co on ci zrobił, Boże! Nie, Patty, chodź, musimy stąd iść, musimy się stąd zabrać. Chodź, Patty, chodź. Do obozu, chodź, 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 bierzemy ją. Boże, Narw, co z tobą stało? Nie byłeś taki jeszcze mały. Ej, chłopaki! No? Która jest godzina?
No dobra, nieważne, ale fajne kwiatek. Nie, ja nie uważaj na niego. Jezu. Jezu. Patrz, się nie wchodź w ten kwiatek, Boże. Ale on jest nie, taki fajny. Dobra, chodźcie do obozu. Chodźmy lepiej tutaj. Patrzcie, mam kwiatka. Chodź, Patty. Chodźcie, idziemy do obozu. Byłem, zaprowadzę. Już będzie. A gdzie jest Frogs? O matko. Nie wierzę. Ach, no właśnie. Udało nam się odnaleźć i sprowadzić do obozu Patrycję. Całe szczęście, że nic z niej nie jest. Kochani widzowie, jeżeli chcecie nam pomóc, to koniecznie musicie wchodzić na stronę drogacastleworld.pl, ponieważ tam będziecie mogli podpowiadać nam, co mamy robić. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie również, aby zajrzeć na kanały chłopaków, czyli Froksia oraz Nazesa. Widzimy się już za tydzień o godzinie 16, także trzymajcie się i miłego dnia.